Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku urząd nie poinformował nas o wydłużeniu terminu, ani nie podjął jakiejś innej formy kontaktu z nami, na przykład stwierdzając, że informacja nie może być udzielona w takiej formie, jak my chcemy, ponieważ na przykład nie posiada skanera, i ten termin 14-dniowy minął, wtedy przysługuje nam prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tu warto wspomnieć o tym, że nie tylko w tych okolicznościach mamy możliwość złożenia skargi do sądu, ponieważ odpowiedź, która jest odpowiedzią niepełną, odpowiedzią nie na temat, co również często się zdarza, również uruchamia już to uprawnienie do złożenia skargi na bezczynność. Skarga na bezczynność do sądu administracyjnego w przypadku, kiedy mamy do czynienia z dostępem do informacji publicznej, a tutaj z tym, że nie mamy dostępu do tej informacji, nie musi być poprzedzona żadnym zażaleniem, wcześniejszą wymianą pism z urzędem. Możemy od razu, ale uwaga, za pośrednictwem tego urzędu, który nam nie odpowiedział bądź odpowiedział nie na temat, złożyć skargę na bezczynność i urząd ma obowiązek w ciągu 15 dni od dnia otrzymania tej skargi przekazać ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który będzie rozpatrywał, czy ta bezczynność faktycznie miała miejsce. Tu warto zaznaczyć, że bardzo często zdarza się tak, że urząd, który otrzymał taką skargę, postanawia w trybie autokontroli no, stwierdzić, że jest ona zasadna i udostępnia nam informacje. Dlatego też warto korzystać z tego środka, jakim jest skarga na bezczynność i niekoniecznie zakładać, że sprawa trafi ostatecznie do sądu. Natomiast jest to bardzo dobry sposób na zmotywowanie urzędu do udzielenia nam odpowiedzi na nasz wniosek.